Hej, hello, witajcie mi kochani na kanale Rap, czyli Skomik Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj Wam chcę powiedzieć bardzo ważny filmik, który wydarzył się ostatnio. Ojejku, co ja mówię. Nie wydarzył się, słuchajcie, bo to nagrałam już pierwszy filmik, ale mnie tak pies przestraszył, że po prostu wyłączył mi się ten filmik, dlatego muszę nagrywać jeszcze raz. Ojejku, aż mówię Wam, aż się tak zlękam, bo to ona zawsze krzyczy na te samochody i po prostu, jak to wiecie, jak to pies, nie? Jesteś skupiony na czymś innym, a po prostu aż się tak zdryga. Ale mieszam z tym. Siedziałam sobie tutaj w pokoju ostatnio i tak wiecie, jak śpiewałam na Pana Boga. Śpiewałam na Pana Boga, chwaliłam, a dawno nie gram na gitarze, bardzo dawno nie gram na gitarze, ale jakoś wzięło mnie tak, żeby trochę pograć na gitarze. I słuchajcie, i co było najfajniejsze, to to, że kiedyś w Panie, kiedy widzicie, jakbym się już modliła, kiedy po prostu śpiewałam tą, słuchajcie, tę piosenkę Pana Boga, chwaliłam i w ogóle, słuchajcie, uwierzcie mi, że ja w ogóle Boży, która była w tym momencie, nie słyszałam. I chcę przeczytać Wam taki fragment. Mateusza 8, 23. Jezus, Mateusza 8, 23. Jezus wsiadł do łodzi, jego uczniowie dołączyli do niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przysunęli się do niego, obudzili go i zawołali: Panie, ratuj! Giniemy! O ludzie małej wiary, odpowiedział. Dlaczego się boicie? Następnie wstał i stłumił wiatr i zburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. I zobaczcie, fragment ten pokazuje bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Że Jezus wsiadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do Niego. Czyli jeżeli my dołączamy do Jezusa, nic tam się nie powinno stać. Nie ma takiej opcji. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. I zobaczcie, można być naprawdę mimo wszystko blisko i daleko. I można przeżyć różne chwile. Burze mogą być, mogą nie być burze. Może być daleko, może być blisko Pana Boga, że tak powiem. Ale w tym momencie też nawet byliśmy z Nim. Tutaj to było, to jest napisane, że wtedy apostołowie wtedy byli z Nim w łodzi. Więc mimo wszystko burza była. I te burze będą. Bo to jest naturalne życie tutaj, które żyjemy w tym świecie. Że tak powiem, w świecie, gdzie rządzi antychryst na tą chwilę. Ale plan ma i tak Bóg w swoich rękach i wszystko i tak przetrzymuje na tyle, co tu musi się wszystko wydarzyć. I fale przelewały się przez łódź. Nawet, słuchajcie, mogą te burze, te fale, te wszystkie rzeczy, które u nas się dzieją, mogą przelewać się z każdej strony na nas po prostu tutaj, że tak powiem, z każdej strony może różnego rodzaju rzeczy możemy przeżywać w jakimś tu miejscu, w którym jesteśmy. I zobaczcie, co zrobił Jezus. To mnie bardzo dziwi, że Jezus spał. On po prostu, słuchajcie, spał. Czy wy to sobie wyobrażacie, że kiedy jest burza, przelewają się wody, po prostu wody po prostu tego wszystkiego, no to musiało naprawdę przelewać się, słuchajcie, przelewanie się, no to jest, tu jest łódź, przelewanie, słuchajcie, się z jednego miejsca na drugie, to po prostu odczuwasz, ta woda przecież cię oblewa, jak byś się nie obudził? Musiał w takim razie być tak zmęczony, że musiał tak spać, że głowa mała, albo taki spokojny, że po prostu nic go już nawet nie ruszało. Czasami tak u nas jest. Mogą krzyczeć i ludzie gadać i w ogóle, a ty śpisz i śpisz takim twardym mega snem, jak to się mówi, nie? Więc zobaczcie, ja tylko sobie myślę, że dlatego Jezus też spał, dlatego, że wiadomo, był na pewno zmęczony, ale też po prostu, że On taki miał pokój w tym wszystkim, że cokolwiek by się nie działo, to i tak by się nic mu nie stało. I słuchajcie, siedząc i patrząc na to, co się dzieje wokół, bo wiadomo, jest ciemno, burze, wiecie, pioruny wszędzie latają i w ogóle. Zamknąłam te oczy i tak właśnie taki ten obraz właśnie przyszedł mi. Zobaczcie, że jak my śpiewamy, Boga chwalimy, nie ma opcji, by cokolwiek innego nas mogło dotykać z boku. Bo wtedy po prostu ty nie myślisz o tym, tylko myślisz po prostu o Bogu. I dlaczego o tym mówię? Tutaj jeszcze wracając, jeszcze do tego wrócę. Wtedy przesunęli się do Niego, obudzili Go i zawołali: Panie Rady, przesunęli się do Niego. Może byli w tym momencie gdzieś dalej, bo wiadomo, łódź mogła być każdej, że tak powiem, z różnych miejsc. Na końcu tej łodzi, z tej strony, bądź z tej strony. Ale mimo wszystko, zobaczcie, przesunęli się do Niego i zapytali się Go, przyszli do Niego, odpowiedzieli do Niego różne rzeczy, jakieś tam słowa, że ratuj, Panie, czy mimo wszystko przyszli do Niego, poprosili Go o to, by ich uratował. Więc mamy też do Boga przychodzić, by nas ratować. Boże, ratuj mnie, potrzebuję tego i tego, tego, jesteś moim ojcem, dałeś mi autorytet i ja wiem, że wszystko będzie dobrze, że nawet jak jest źle, będzie wszystko dobrze. Przyjdź do Niego, powiedz do Niego,
jak się czujesz, że Boże, ratuj, Panie, ratuj. To nie jest tak, że Boże, obudź się, burza jest. No Boże, burza jest, ratuj. Tylko Ty płaczesz, Ty po prostu, Ty zdychasz, Ty się nawet tak samo nie cieszysz, ale mimo wszystko po prostu poszukujesz pomocy. Boże, Panie, ratuj, bo my tu giniemy. Więc przyjdź do Boga, On po prostu będzie z Tobą, mimo tego, że nawet się może zganić, no bo ile razy można tego samego słuchać, albo ile razy można tego przyjmować, kiedy mówisz, robisz już kolejny ten sam błąd. Bo wiele razy tak jest, jak to się mówi, tak? Że jak trwa to do Boga. I On powiedział o ludzie małej wiary. O ludzie małej wiary. Bo On uczy cały czas tych swoich uczniów, ale Ty chyba już wiesz wiele rzeczy od Pana Boga, co już się wydarzyło u Ciebie. Pyta się, dlaczego się boicie? Wiesz, stwierdził, że ludzie są małej wiary, bo już tyle widzieli w ogóle, więc wiadomo, jak można to nie widzieć. Jak można nie wierzyć Panu Bogu, skoro On i tak cały czas Ci pomaga w każdej sytuacji i cały czas Ci będzie pomagał i Ty dalej Mu nie wierzysz. I potem zapytał, dlaczego w takim razie też dodatkowo się jeszcze boicie? Dlaczego się boicie? Co się boicie? Zobaczcie, ludzie tyle rzeczy widzą, co się dzieje wokół w życiu. Tyle rzeczy mają, różnego rodzaju jakieś tam rozkminy i nie tylko. Ja sama tak mam, to jest też dla mnie bardzo duże słowo. Sama tak po prostu mam, słuchajcie, a ludzie dalej po prostu boją się. Nie mają wiary. A wiara oznacza, że po prostu nie ufają Bogu. Po prostu nie ufają Panu Bogu. Wiecie, żyję już tutaj dużo na tym świecie. Prawie zaraz niedługo będzie, za 3 lata 40, więc trochę to już jest, słuchajcie, czasu. I odkąd pamiętam i widziałam, nie było takich burz, jak jest teraz. Nie było takich rzeczy, jak są teraz. I ktoś mi powie, że było to, że było tak samo, jak było, kiedyś było tak samo, jak teraz. To jest totalna bzdura. Widocznie ludzie chyba widocznie nie widzą, co w ogóle mówią w ogóle. Ale ja tylko wiem to, że widzę, co się dzieje na świecie i wiem, że to, co się dzieje, typu te różnego rodzaju harpy i te różne takie różne spiski, które też są tak samo z prawdą. Bo tak samo o tym już nawet, słuchajcie, jest jawnie. O tym oni mówią już wszystko jawnie. Zobaczcie, bo sam się pokazuje, że naprawdę on o tym po prostu, słuchajcie, naprawdę mówi jawnie. Więc ja wiem, że po prostu Bóg coś w tym względzie chce robić. I nie chce, abyśmy my się zniechęcali, ale żebyśmy mu ufali, wierzyli. Cokolwiek ma nie nadejść, mamy po prostu mu wierzyć, ufać. I teraz co? I teraz po prostu to, co się dzieje wokół, ja wiem, że to jest wszystko harp. To jest wszystko zrobione specjalnie, oni to wszystko wytwarzają specjalnie, bo zobaczcie, jaki jest wielki odstęp w międzyczasie. Jak to jest wszystko równe prawie. Sorki. Wszystko prawie równe. Kilka dni deszcz, czy tam burze, za chwilę kilka dni ciepło. Znowu i tak jakby naprawdę to było, nie wiem, czy wy to zauważycie, ja to zauważyłam. Wszystko tak bardzo równo. Naprawdę. Kilka dni, pięć dni na przykład same słońce, za chwilę kilka dni to samo. Znowu pięć dni, czy tam trochę mniej dni słońce i znowu to samo. Dla mnie to jest po prostu już wszystko zaplanowane. Wierzcie jak chcecie. Ja jestem już trochę starsza, może wy też to samo jesteście jeszcze bardziej starsi, więc tym bardziej powinniście to widzieć. Nie wszystko wszyscy będą widzieć od razu na raz. Inni będą widzieć trochę więcej rzeczy, więc warto też sami tak samo im zaufać, ponieważ nawrócili się trochę wcześniej, więc widzą, jakie jest miejsce między tym a tym czasem. A ci, którzy się nawrócą dopiero teraz, nie będą nawet wiedzieli nic. Nawet tak samo też chodzi o doświadczenia, nawet tak samo życia w ogóle, jak nawet żyją dłużej, też to widzą. Jak moja babcia zawsze mówiła, no wiecie, kiedyś to było tak i tak i tak. O wojnie mówiła, też przeżyła wojnę, jakieś tam inne, już teraz nie żyje, ale przeżyła różnego rodzaju wojny, jakieś tam inne rzeczy. Więc czasami to warto posłuchać tych tak samo, dlatego starsze osoby też nam są potrzebne, żebyśmy posłuchali czasami o tych osób, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Że naprawdę jest teraz gorzej, źle. Mimo wszystko w Bogu zawsze będzie dobrze. Nie mówię teraz o tym. Ale żebyśmy widzieli te znaki. Ja i wiele razy jak słyszę o tych znakach, że coś się dzieje, to powiem Wam, że naprawdę po prostu naprawdę ja czekam na to pochwycenie przez to. Jak widzę, co się dzieje, bo o tym mówi Biblia i to pokazuje jeszcze bardziej ten znak, że mimo wszystko, że wokół może trochę czasami przychodzi taki strach,
Może ten moment miałam, to teraz mam nagad, bo teraz taki miałam to taki objaw, takie objawienie, takie, które po prostu Bóg ukazał mi, ale które ja już wiecie, znam w większości, bo to już wiele osób z nas zna. Ale mimo wszystko chciałam to wam nagrać, bo teraz mi to wraca właśnie do mojej głowy, żeby to nagrać właśnie, powiedzieć i że po prostu tak Pan Bóg naprawdę, żebyśmy tu naprawdę, słuchajcie, mogli skupić się na tym, że Bóg jest w tych burzach naszych. Jest i On chce pomóc nam, byśmy my też zauważyli, co się dzieje wokół i nie wierzyli różnym wszystkim ludziom, bo będą mówić, że to jest dobre, bierz to, zrób to, to. Ja nie ufam żadnemu rządowi, słuchajcie. Każdy rząd kłamie. Wszystko, co mówią, to kłamie. Czasami są sytuacje, które mówią prawdę, wiadomo, no bo powiedzą prawdę, a i tak ludzie nie uwierzą. Na przykład mówili, że samoloty puszczają w telewizji, to widziałam, bo taki był urywek w telewizji, wiadomościach pokazywali, że oni tam normalnie chemikalia po prostu robią, ale ludzie dalej w to nie wierzą, bo to nie pamiętają. Więc czasami mówią o tym, nawet też było, że będą tak samo te rzeczy, które były tutaj dawane nam, że teraz miało być, była taka reklama, ale to tylko była tylko krótka reklama, gdzie do pomidorów, do ziemniaków, do czegoś tam jeszcze, różnych takich rzeczy, takich właśnie do jedzenia, będą wciskać właśnie to mRNA, po to tylko, by właśnie zakażać, żeby do naszego wszystkiego zdrowia, by wszyscy byli niby zdrowi. Ale przecież ktoś już podjął decyzję, że tego nie chce przyjąć, więc jakim prawem dodatkowo wpuszczają to do naszego jedzenia, kiedy my tego chcemy nie jeść i tego nie mieć. Więc była taka informacja, ludzie dalej oczywiście nie wierząc o czym, co w ogóle o tym mówi, a ja to widziałam po prostu, bo to było jawne. Poczytajcie sobie tak samo to wiele razy i nawet potem sprawdzałam, patrzyłam w pomidory i były takie przyciski właśnie robione, że tak powiem, właśnie w Biedronce czy w bananach. I innych tam różnych rzeczach. Dlatego tutaj warto jednak, mimo wszystko, jak mówią o tym, że tak jest, to mówią akurat prawdę, ale ludzie i tak to będą brali jako to, że to jest dobra rzecz, a to jest, jak widać, też zła. Więc bądźmy tacy troszeczkę otwarci na to wszystko, co jest, ponieważ no, Bóg jednak po coś daje nam te słowa, abyśmy mogli po prostu usłyszeć je. I o tym będzie w kolejnym filmiku już, który wam zaraz powiem, krótszym chyba. Także do usłyszenia, z Bogiem.